Halo, halo. Witam wszystkich. Ja jestem Acisław. Wy jesteście wy. To jest Gothic 3 Zmierzchu. Bugów! Tak. I właśnie grzebałem sobie teraz w menu głównym i przestawiałem troszeczkę ustawienia graficzne i uderzyła mnie jedna rzecz. Ta gra nie ma nawet żadnej nowej ścieżki dźwiękowej w porównaniu do normalnej trójeczki. Ej, serio, mogę uwierzyć, że są ludzie, którzy mieli... Okej, dobra, to czytaj się, Grodo, czytaj. Działa. No, mogę uwierzyć, że są ludzie, którzy, nie wiem, na przykład dostali od ciotki na imieniny tą grę. I no, uważają, że jest dobra. Ale nadal mi się to nie podoba. Wiecie, no to gier należy podejść od czasu do czasu troszeczkę bardziej obiektywnie. Tak cię do tego zmuszę. No, obiektywnie. I odsunąć wspomnienia. Spojrzeć od boku. I zauważyć, że to jest po prostu trójka. Z uciętą połową mapy. Dwiema trzecimi mapy. Okrojonymi questami. Dobra, questy są zupełnie inne. To nieważne. Ale ta gra nie wnosi nic nowego. Chyba. Dobra, mamy jeden list polecający już. Teraz trzeba zdobyć pozostałe. Obert. Postanowiłem zmierzyć się z jednym z twoich mistrzów. Więc dobrze. Tak, oto zasady obowiązujące na mojej arenie. Najpierw musisz walczyć z Griswoldem. Jeżeli wygrasz, zmierzysz się z Ritem. Gdy go pokonasz, będziesz mógł pojedynkować się z Evertem. Ruszaj, walcz! Już? Spoko. Tu, chłopcze. Gdzie celujesz, frejerzy? Ła, trafił. Pokaż mu. Level. Miecz. Dobra. Innych rzeczy od niego nie chcę. Po prostu założę ten miecz. Bo jest dużo lepszy. Jest zużyty. Nieważne. Zapomniałem, że tutaj są rzeczy znaleźne, są zużyte. Zapiszmy. Ej, który to był? Meryl-Rit. Mamy level, wypadałoby to zużyć na przykład w siłę. Chociaż mamy siły 127. Na razie starczy, co nie? Evert, jak się nazywał ten gość? Od areny. Ol. Obert. Bardzo dobrze. Teraz musisz zmierzyć się z jeszcze jednym. Bardzo dobrze. Wzięli po prostu ścieżkę dźwiękową innej postaci i dali ją bezimiennemu. Jest to jakiś baniak z wodą? Bardzo chętnie bym się go napił i zregenerował w ten sposób życie. O nie, on ma miecz dwuręczny. Chodź tu, chłopcze. Chociaż... Co to było? Co? A więc tak to działa. W sensie nie działa. Tak jest różnie.
Gdzie jest beka z wodą? Mimo wszystko. Tak zwana beka z typa. Chyba już się nie używa takich słów. Już chyba nie są takie jazzy jak kiedyś. Barnabas. Nie ma to jak gorący ogień. Jurgen. Taka jest biedna. Serio, nie chcę na nią narzekać, ale ona jest biedna. A, tak się nie sprzedaje. Trzeba to wrzucić w ten i dodaj złoto. Oto. Już chciałem krzyczeć, że handlarz nie ma nic w ekwipunku. Ale ja bym krzyczał. Na całe gardło. Darbym japę. Gdzie jest beka z wodą? Gdziekolwiek, chociaż jedna beczułka. Pełna zimnej, dobrej wody. Szukam informacji. Jestem tutejszym mistrzem wojowników. Tylko tyle powinieneś wiedzieć. Zmierzymy się? Może? Też nie można tak. Jestem pewien, że jak mu powiem, że tak, no to on powie, no to idź. Się umów na walkę. Gdzie tu jest beka z wodą? Jest. Nie stać mnie na mikstury lecznicze. Troszeczkę. Jeszcze parę łyczków. Jeszcze jeden łyczek. Jak w Grim Fandango. Jeszcze jeden łyczek. Oła. Jeszcze jeden łyczek. Jeszcze ostatni. O, to był przedostatni. Spoko. Wprawdzie nie jest wymaksowany, ale może być. A tu jest sporo ludzi, którzy nie mają imion. Zapisz? Mogę coś dla ciebie zrobić? Wątpię. Wyglądasz mi na kolejnego wojownika. Lepiej uważaj, co przy mnie mówisz. Ach, jesteśmy nerwowi, co? Cóż, do tego zadania potrzebuję kogoś, kto zna się na czymś więcej niż broń i przemoc. Ten ktoś musi umieć ruszać głową, ale ciebie pewnie interesuje tylko walka. To przez takich ludzi jak ty przeżywamy ten potworny czas. Co chcesz osiągnąć tymi obelgami? Proszę! Moje racje właśnie się potwierdziły. Nie walczę dla rozrywki. I nie mam zamiaru marnować czasu na takich ignorantów jak ty. Zaczekaj. Zapomnij o tym, co mówiłem. Po prostu denerwuje mnie to całe szaleństwo. Wojna dotyka nas wszystkich. To złe czasy i nie można nikomu ufać. Wiem o tym. A teraz powiedz, w czym mogę ci pomóc? Nasiliły się ataki orków na karawany i poproszono mnie, żebym się tym zajął. Kto dał ci to zadanie? Anok. Głupiec jest zdesperowany. Na co czekasz? Och, chciałbym mu pomóc, lecz jestem złodziejem, a nie wojownikiem. Orkowie stali się silniejsi. Czuję w tym jakąś magię. Jakie jest rozwiązanie?
Dylan ma amulet. Gdybym go miał, od razu zająłbym się zagrożeniem ze strony orków. Cóż, no to mamy problem. Czy wojna wpłynęła na twoje... rzemiosło? Tak. Teraz ludzie bardziej pilnują swej własności. Może z braku okazji do kradzieży powinieneś popracować na rzecz pokoju w Myrtanie. Nie ma lepszych czasów na sprawdzenie mych umiejętności. Po wojnie będę znał nowe sposoby kradzieży. Myrtana potrzebuje wyszkolonych ludzi. Może jej się przysłużysz? Służę wyłącznie sobie. Widziałeś tu kogoś, kto nie przejmowałby się wyłącznie sobą? Myrtana nie ma już serca. Czy kiedykolwiek zrobiłeś coś dla dobra Myrtany? A co ty zrobiłeś, przyjacielu? Zostaw mnie w spokoju i oszczędź mi wykładów. Jesteś pewien, że wojna się skończy? Zawsze tak było. Wojna przychodzi i odchodzi. Bohaterowie pojawiają się i znikają. Zostajemy tylko my, mieszkańcy Myrtany. I za każdym razem musimy stawiać czoła wiatrom zmian. Mam nadzieję, że tylko w pierwszym... w pierwszej wioseczce, gdzie my jesteśmy w Silden, że tylko w Silden jest tyle tego pieprzenia o tym, że my jesteśmy Myrtaną, że Myrtana to jej lud. I, a co ty zrobiłeś dla dobra Myrtany? Ile w jednym zdaniu można użyć słowa Myrtana? Kim jest Dylan? Jest kupcem. Gdzie go znajdę? W Geldern. Na drogach jest pełno dzikich zwierząt, ale z łatwością znajdziesz drogę. Dlaczego po prostu nie kupisz od niego tego amuletu? Hej, jestem złodziejem, pamiętasz? Słuchaj, może zdobędziesz dla mnie amulet. Zrób to, a nauczę cię co nieco mego rzemiosła. Mam kraść? Ja tylko proszę cię o pomoc. Chcesz zabijać, aby zaprowadzić pokój. Dlaczego nie możesz czegoś ukraść, żeby chronić kupców? Dorzuć do tego list polecający. A, czemu nie? Dam ci go. To wymaga... Dobrze, ruszam w drogę. To wymaga ode mnie pójścia do innego miasta. Na szczęście niedaleko. Chwieczkę... Tak, niedaleko. Geldern jest w drugą stronę. Już chciałbym iść. Zapiszmy i może spróbujmy jeszcze raz tej walki na arenie. To jest pan. Ten. Bardzo dobrze. Trzeba będzie go zdominować. Chodź tu, chłopcze. Ora, ora! Zaopiekuję się twoją bronią. ...150 siły. Fuck! Musimy poczekać, aż tamten zejdzie z areny i będzie spoko. Tam jeszcze daleko leży? Zaszedłeś. A teraz zakończę twoją krótką przygodę. Okej, spadaj. O, tam siedzi. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. On będzie tutaj siedział na tej arenie. W trakcie, kiedy będę obijał mordy jego kolegom. Nie. Mam nadzieję, że nie. Bardzo dobrze. A teraz przyszedł czas, byś stanął do walki z mistrzem. Bardzo dobrze! Co i na serio? Wiem, że to jest sprawa ekipy tłumaczącej. Chodź tu! Co? Co te animacje mają znaczyć? Zdałeś mu! Bardzo dobrze!
dobrze! Dobra, z mistrzem to my się pobijemy następnym razem. A tymczasem może troszeczkę potrenujemy, pozdobywamy zdolności, pozdobywamy leveli. Gdzie miałem iść po te zioła? Robi się coraz gorzej. Nad rzeką. Czyli gdzieś w tą stronę. Przydałby się łuk. Zdając sobie właśnie sprawę z jednej rzeczy. Co to kurna znaczy nad rzeką? Jesteśmy w czym? W Sildem? Tutaj wszędzie jest nad rzeką? To jest surowa stal, ognista strzała, pochyla, woda. O, zardzewiały topór bojowy, który nie jest zużyty. Ej, różnica w obrażeniach jest kolosalna. Jest oczywiście super wolniejszy i zasięg tego nie rekompensuje. Bo jest podobny. Jelenie! To nie są moje ścierwojady. O, są moje ścierwojady. Wpierdul. Uff. To nie są te ścierwojady. Bywa, że się umiera. Au. Po prostu wow. Nie żeby mi ta muzyczka przeszkadzała, to jest bardzo duży sentyment do muzyczki z trzeciego goticzka. Ale wiecie no, jak gramy w Personę... Potrzebuję wytrychu. Miałem tylko jeden? Szkoda. Jak gramy w Personę 5 Royal, to chcemy nowej muzyki niż tej, co była po prostu w Personie 5, bo bulimy pieniądze za nową grę. Co? Sniknę się do jego łóżka. Mimo, że mam swoje łóżko tam u Anoga. Może pan coś mi powie. Witaj, wyglądasz mi na człowieka, który ma jakieś zmartwienie. Zmartwienie, kłopoty i wszystkie inne nieszczęścia. Okay. W czym problem? Chodzi o mojego rywala Taberta. To on jest problemem. Trochę jaśniej, proszę. Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Obić mu mordę? Da, jestem pasterzem od wielu lat. Niedawno jeden z tutejszych kupców także postanowił zostać pasterzem. Co najmniej jakby brakowało mu pieniędzy. W czym tu problem? W czym tu problem? On mi zabiera moje pieniądze. No cóż, miły panie, wydaje mi się to całkiem uczciwe. Ba, chłopcze, nie praw mi tu kazań o tym, co jest uczciwe, a co nie. Ten człowiek wykorzystuje magię do tego, by jego zwierzęta wyglądały na zdrowsze. On oszukuje swoich klientów. Rozumiem. To niesprawiedliwe. W Myrtanie nie może być miejsca na nieprawość. A, patriota! No to przysłuż się, Myrtanie. Zrób użytek z tych mięśni. Zarżnij jego zwierzęta. W zamian za tę przysługę podaruję ci nieco złota oraz list polecający. Co ty na to?
hindusi robili tą grę? Kto pisał w ogóle fabułę? Bo fabuła chyba została napisana przez kogoś w Jowood na zlecenie i tylko przekazana no, im, żeby no, przekuli to w moda, bo inaczej tej gry nazwać nie można. Dzisiejszego dnia pastwiska pokryją się świeżym truchłem. Ruszam w drogę. Czego się nie robi dla paru listów? Zabij krowy Taberta. To są krowy tego tutaj, a krowy tamtego, to one są gdzie indziej, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, to było dobrze zrobić łukiem. W dość dużej odległości, wtedy wszyscy mieli mnie gdzieś. Nadal mi nie dają spokoju te ścierwojady. Gdzie one kuchy są? Czy to są te? Pomyślę o tym. Wszystkie mam zabić? Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Jak się gapi. Hej, przestań! Po kłopocie. Orkowa zguba. Chyba nikt nie ma z tym żadnego problemu, co nie? Pomyśl, zostaw mnie w spokoju. Żaden problem. Tak się nie robi. Co to miało być? To trzeba zrobić w nocy. Pod osłoną ciemności. I tak dalej i tym podobne. Gdzie są te ścierwojady, ja pierdolę, kurwa mać? Ej, ta gra się nazywa Zmierzch Bogów, a nie Zmierzch Animacji. To by bardziej pasowało po angielsku, bo po angielsku gra nazywa się Forsaken Gods, czyli Porzuceni Bogowie. Co ma sens fabularny, ponieważ no, gra dzieje się po trójce, po zakończeniu, kiedy to bezimienny pozbył się bogów z Myrtany, albo raczej pozbył się ich wpływu. Zabijając wszystkich tych awatarów bogów? Nie jest do końca dobrze powiedziane. Jak to się wydarzyło? Czy musiało się tu wydarzyć? Według mnie nie. Ale pewnie wy macie inne zdania na ten temat, jak zawsze. Mimo wszystko tak nie może być. Dajcie mi ten miecz do ręki. Trzeba to załatwić na troszeczkę inny sposób. Ha! Jest niestrawiona ognista pokrzywa. Ile ich miało być? W cholerę. 5 sztuk? Mhm. Mm-hmm.
5. Nareszcie. Zajęło mi to tylko 4 razy więcej niż powinno. Czerwodyga. Okej. To by było nieprzyjemne, jakbym się tam zablokował. I gdzie był teraz ten Cornelius? Jest. Och, witaj! Wysłałem kogoś po pokrzywy, ale nie pamiętam kogo. Jeśli go spotkasz, powiedz mu, że czekam na te pokrzywy. Proszę bardzo. Zrobione. 5 niestrawionych pokrzyw. A, dziękuję! Po co mi ona? A, pamiętam! Oto nagroda! No i to jest drugi list polecający i są miksturki. Naucz mnie czegoś o alchemii. I co my tu mamy? Trucizny, trwałe mikstury, mikstury many, wybuchowe strzały. Nie ma już specjalnych nauczycieli, z tego co widzę, wszystkiego uczymy się u kogokolwiek. Dzień dobry. Chciałby pan coś kupić? Co wiesz o atakach orków? O nic, proszę pana. Jestem zbyt zajęty zarabianiem na życie. Czy przez wojnę twoje interesy bardzo ucierpiały? Wzbogaciłem się dzięki wojnie. Więcej ludzi kupuje broń. Aha. Co to miało? Stalowa korona. Ja chyba powinienem przestać kwestionować to, co się dzieje, co nie? Jakiś łuczek by się przydał. Taki łukowaty. I trochę łukowatych strzał. Które właśnie wszystkie wywaliłem. Co my tu mamy na sprzedaż? Terror, kto tego używa? Sen przyda się? Skrawica. Może lepiej nie zwracać. Piła. Ochla. Idę już złoto. Spoko. Co to było? Okej, ciekawy dźwięk. Załóż ten pierścień. Jest spoko. Dobra, no to co jest jakiś progres? Teraz tylko coś jeszcze zrobić. Mimo wszystko tak nie mogę. Na przykład z zasięgu pozbyć się tych krów. Tutaj na przykład. Nie. No trzeba to zrobić w nocy. Ile tych listów polecających miało być? Chyba ilość nieokreślona. Okej, spójrzmy na questy. 5 listów. To jeszcze 3. Jeden zdobędziemy w Geldern i wypadałoby jeszcze pokonać mistrza Aren, Izabela. Nie podchodź zbyt blisko ognia. Dlaczego? Dlaczego czasem się bezimienny wpieprza w podłogę? Jak się zatrzyma, to z niej wyłazi. Dobra, zróbmy te krowy tak na szybko. Czyli śpitka do północy. I
I rzeźnicki topór, którego się właśnie pozbyłem. Może nie właśnie, może parę godzin temu. On tam cały czas stoi. No, idź stąd. No, wypierdol. To mi się podoba. A co mi się podoba, te wodospady w tle. Nie rób niczego głupiego. Co ci ludzie? Może wypłoszę te krowy poza wiochę. Wtedy dadzą mi spokój. No po kolei, po kolei. Co by nikt dwa razy w pierdolu nie dostał? One pobiegły w tą stronę. Okej. Cztery sztuki surowego mięsa. Gdzie jest reszta tego barachła? Tu idą. Rozumiem, wracają do zagrody, tak. To mi nawet pasuje. Idą, patrzcie jak idą. Nie rób niczego głupiego. Ja pier... Jak on to zrobił? Od razu zabieramy mięso. A ten quest jest głupi. Dlaczego jest głupi? Bo jest w dużej części awykonalny. Gdzie te krowy spierdoliły? Tu jesteście. Nie uciekajcie, ja was tylko los odprawię na tamten świat. Możecie nazwać mnie waszym agentem biura podróży. Pierdolę. Najgłupszy quest, jaki robiłem. Okej, ta krowa uciekła, żeby żyć w dziczy. Razem ze swoimi pobratymcami, czyli jeleniami.
Ile jeszcze? Chyba nie wszystkie. W ogóle ten quest, jak gdyby nie to, że traktuje się poważnie, to byłby niezłą satyrą na takie questy, bo gość mówi, no to musisz zabić wszystkie krowy mojego rywala, bo nie lubię, jak on ma krowy. On ma dość pieniędzy. Ja też chcę mieć pieniądze. Ale co jest... To jest złe, chopie, no nie zrobię tego. Tak? No to w takim razie on używa magii, żeby one wyglądały na zdrowsze i oszukuje przez to klientów. Nie wiem, jak tak mówisz, to spoko. Wiem, że miałem wybór, ale no... Co to za wybór? To jest wybór pod tytułem chcę zrobić ścieżkę fabularną, albo nie chcę zrobić ścieżki fabularnej. Czy to jest kamień teleportacyjny? Tak, zupełnie tam, gdzie on leżał. Wcześniej. Zapomniałem, że one tu w ogóle były. I reszta krów wróciła na farmę, tak? Nie. A może? Jedna tu jest. I to tak daleko, żeby nikt nie zauważył. Gdzie są pozostałe? Zaklinowały się między teksturami, czy co? O, idą. Nie śpieszy im się. A to źle. Co ty wybraniasz? Przestań! Cię złapuje pani. W ogóle sporo doświadczenia się za te questy dostaje. Zupełnie jakby nie były planowane na początku byle. Dobra, poczekam aż te krowy z łaski swojej ruszą dupy na tą... do tej zagrody. I wtedy dopiero je zaszlachtuję. Tymczasem się wody napijam. Ale się rozpychają. No bydło, no. Oj, to nie będzie proste. Chuja, tam było proste. Dobra. Co jest? No nic nie jest, tylko przechodzą obok, ale się bliżej gość. Jak było żywcem ze skóry łobdzie roli. A ty nie ma łóżka, frajer. Nieciekawe. Aha. Co jest? Prokornelius, wstawaj, twoje łóżko to teraz moje łóżko, te sprawy wiesz, rozumiesz. A nie mogę. Stoi za blisko. Co jest? Co te krowy? A dobra, wracają. Kunz? Ale tu jest ludzi, którzy... O, Wława Morgenstern. Żołnierski miecz. Jest trochę nowych itemów. Ale, no... Nic ponadto. Włócznia farmera. Okej. Mogę to zrozumieć. Tu już czytałem. Mogliby wyszarzać te... książki, które już przeczytaliśmy. Czego chcesz? Spać. I tu chyba będziemy kończyć, co nie? Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie like, jeżeli tak, zobaczcie. Idziemy oddać kolejny. Czego chcesz? Nie chcę już do niego wracać w kolejnym odcinku, bo będę sobie przypominał, jaki był straszny. Był bardzo straszny. Ja się przestraszyłem. Nie kłamię.
Zadanie wykonane. Świetnie, chłopcze. Oto twoje złoto i list z rekomendacją. Ile ich mamy? Trzy czy cztery? Trzy. No to jeszcze dwa. Jeden będzie wycieczka do Geldern, drugi to będzie to coś tam jeszcze. Więc cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajk, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochani dzieci Boże.